Hej, witam Was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Damiano dla projektu Find Yourself i witam Was w serii pytań i odpowiedzi. Jakiś czas temu dostałem pytanie od użytkownika Salvatore Conte. Mam nadzieję, że dobrze wypowiedziałem. I mam tutaj pytanie przygotowane i dotyczy ono Kundalini. Także jeżeli interesuje Was temat Kundalini, to zapraszam do oglądania, a ja biorę się za czytanie komentarza i lecimy, jak zwykle, z tematem. Co możesz powiedzieć o Kundalini z perspektywy czasu? Pomocne, czy to jakieś szatańskie pomioty? Przede wszystkim zacznę od tego, że sam zaobserwowałem, że ludzie mają takie dziwne przekonanie dotyczące Kundalini, że to jest jakaś szatańska, demoniczna moc. Przede wszystkim wokół tematu Kundalini narosło bardzo dużo różnych przekonań, różnych poglądów, które są praktycznie bardzo mocno sprzeczne i bardzo duża ilość z nich wyrasta w ogóle nie z samego nurtu Kundalini Yogi, ale z jakichś tam uprzedzeń czy przekonań ludzi, którzy projektują swoje własne lęki na wiedzę dotyczącą Kundalini. Stąd przykładowo te słowa, przynajmniej tak uważam, tutaj Salvatore, szatańskie pomioty, tak? No bo skąd to się bierze u nas w głowach? To przekonanie, że coś jest szatańskim pomiotem. To się bierze z religii chrześcijańskiej, która jakieś tam aspekty rzeczywistości demonizuje i uważa za złe, tak? I tutaj w tym wideo będę się tak odwoływał dosyć ogólnie do Kundalini. Jeżeli chodzi o wiedzę specyficzną dotyczącą Kundalini, ja już nagrywałem na ten temat filmy, możecie sobie powrócić do moich wykładów, do całej serii, którą nagrałem na temat Kundalini, poszczególnych czakr, o tym, jak wygląda przebudzenie Kundalini i o wszystkich materiałach, które udostępniłem. Ale wrócę tutaj do tematu. Salvatore pyta, czy mogę się odnieść do Kundalini z perspektywy czasu, tak? Czy mogę coś powiedzieć o tym z perspektywy czasu? Tak, mogę powiedzieć całkiem sporo rzeczy i przejdę tutaj bezpośrednio do konkretów. Zacznę od tego, że Kundalini samo w sobie jest energią, którą można przebudzić poprzez stosowanie różnych praktyk, ale może ona się również przebudzić spontanicznie. I dlaczego to jest takie ważne? Bo to jest tak, jakby istniały dwie osobne ścieżki. Ścieżki osób, które rozwijają się duchowo, świadomie, intencjonalnie i te osoby wiedzą, co robią, mają wiedzę z dobrych źródeł, z książek, medytują, wiedzą o tym, że medytacja czy wszystkie praktyki rozwojowe są ważne i nie można ich bagatelizować. Czyli po prostu są to osoby, które są zaangażowane w swój własny rozwój. I mamy drugie osoby, drugą kategorię osób, które pojawiają się tutaj czysto spontanicznie, nie wiedzą, co robią, po prostu konsumują informacje i wiedzę spontanicznie. To, co wpadnie im do głowy, to od razu myślą, że im się to wydarza i że to się dzieje. Takie osoby są skłonne do paranoi, lęków, odlotów i w ogóle nie mają żadnej dyscypliny i w ogóle nie wiedzą, co robią, tak? Biorą jakieś pierwsze lepsze przekonania, które wpadną im do głowy, coś tam poczytają w internecie, gdzieś tam usłyszą jakieś opinie od ludzi, którzy widzieli przebłyski jakichś świateł i odwiedzali inne kosmosy i oni myślą, że to już jest to. A ja wam powiem, nie, Kundalini to jest obszerny dział wiedzy wywodzący się z ścieżki jogi i jest to bardzo mega zaawansowany temat, który żeby przestudiować to potrzeba na to lata. Przede wszystkim miałem zaczął od tego, że jeżeli interesujesz się Kundalini i chcesz studiować ten temat hardkorowo, to kup sobie jakąś porządną książkę, najlepiej od jakichś hinduskich nauczycieli, którzy mają już jakąś tradycję za sobą i mają już usystematyzowany sposób przebudzenia Kundalini i mają usystematyzowany sposób pracy z tymi czakrami i przeczytaj taką książkę, przestuduj ją głęboko i wtedy dużo lepiej zrozumiesz ten temat. Tak jak powiedziałem wcześniej, my tutaj w społeczeństwie mamy taką uproszczoną wiedzę. Bierzemy coś, zasłyszymy sobie, upraszczamy i zaraz mamy, nie? A szczególnie nasz racjonalny, sceptyczny, materialistyczny umysł, który potrzebuje mieć dowód na coś. Na wszystko potrzebny jest konkretny dowód. A to tak nie ma. Jak sam nie podejmiesz decyzji, sam się nie wyedukujesz, nie podejmiesz decyzji, powtarzam się, ale wiecie, o co mi chodzi,
i nie zaangażujesz się w jakąś praktykę, to nie wiesz, czy to jest dla ciebie, nie wiesz, czego możesz się spodziewać i nie wiesz, jakie są przepisy BHP w stosunku do stosowanej przez ciebie ścieżki. Bo to jest bardzo ważne. Odpowiedni kontekst, odpowiednia wiedza i nastawienie, to jest super mega ważne. To nie jest tak, że, tak jak powiedziałem wcześniej, że coś tam usłyszysz, coś sobie dopowiesz i nagle to masz. Nie. No nie, no gdyby tak było, to bym was wkręcał. Przede wszystkim zacznę od tego, to już w sumie nawet nie będę zaczynał, tylko będę kontynuował swoją wypowiedź, ale zacznę kolejny wątek, że przebudzenie kundalini ma kilka etapów. To znaczy, najpierw trzeba się wziąć za siebie i ogarnąć. Najpierw trzeba się zrównoważyć. Mieć poogarniane życie. Trzeba zadbać o swój umysł, o sposób myślenia, o swoje przekonania. Trzeba zadbać o swoją rutynę. O odżywianie. O sport. O ciało. Wtedy następuje balans Idy i Pingali, czyli dwóch nadi, które gdy są zbalansowane, dają ci poczucie spokoju. I wtedy dopiero, gdy praktykujesz hardkorową medytację, mówię hardkorową, bo to trzeba praktykować praktycznie codziennie, energia zaczyna się podnosić i oczyszcza kanał centralny zwany szuszumną i wtedy masz to, czego każdy chce albo nie chce, ale się to zadziewa, czyli przebudzenie szuszumny. I szuszumna jak się przebudza, to pcha całą energię od tyłka do góry, oczyszcza wszystkie czakry, praktycznie ona ich nie oczyszcza, tylko je rozwija, bo prawda jest taka, że my wcale nie jesteśmy aż tacy zapaskudzeni, my po prostu nie jesteśmy rozwinięci. To jest jedna z rzeczy, do których doszedłem przez kundalini. Wcale nie masz takiej ilości blokad i dysharmonii i problemów, jak ci się wydaje, ty po prostu nie jesteś rozwinięty. I w chwili, gdy ty się zaczynasz rozwijać, tutaj przykładowo używając wiedzy z kundalini jogi i kierując się tymi wskazówkami, bo mówię, to jest cała oddzielna gałąź wiedzy dotyczącą duchowości w modelu, którym dąży się do własnego rozwoju i do osiągnięcia oświecenia. Gdy się zaczynasz rozwijać i czakramy zaczynają być wzmocnione i zaczynasz mieć większą świadomość swoich systemów energetycznych, zaczynasz widzieć, jak one funkcjonują u ciebie, gdy szuszumna się oczyści i przebije się przez wszystkie blokady, bo są jeszcze trzy blokady na dole, na sercu i tutaj na koronie i cała energia wpłynie do twojego mózgu, wypełniając wszystkie obszary twojego umysłu, aktywizując wszystkie części twojego mózgu, no to po prostu koniec. No stary, będziesz płonął w błogiej nirwanie, w błogiej miłości, w błogiej łagodności, mając poczucie, jakbyś uprawiał seks z samym Bogiem, kimkolwiek on jest, bo po prostu znikną ci granice i poczujesz totalną błogą jedność. I to jest naprawdę mega głębokie duchowe doświadczenie, porównywalne z opisem przebudzenia, czy tam zesłania Ducha Świętego, jak nieraz chrześcijańscy mistycy o tym opowiadają. Ale żeby do tego dojść, no trzeba po prostu pracy nad sobą. Ja przede wszystkim zauważyłem, że wiele ludzi po prostu jest leniwych. Przepraszam, jeżeli kogoś oceniam. Po prostu muszę być szczery w niektórych sprawach. Wiele ludzi jest po prostu leniwych, wiele ludzi jest po prostu sceptycznych, wiele ludzi jest po prostu nieświadomych tego, co robią i wiele ludzi po prostu się boi. I ja to rozumiem. Okej, nie wszystko musi być dla ciebie, tak? Jeżeli dowiedziałeś się o kundalini ode mnie, czy z jakiegoś innego źródła, to przemyśl sobie na spokojnie, czy to jest dla ciebie, czy to jest twoja ścieżka, czy to czujesz, czy to z tobą rezonuje, bo jeżeli tak nie jest, nie jesteś na to gotowy, to tego nawet, mógłbym powiedzieć, no nie znęcaj się nad sobą, tak? Że musisz coś osiągnąć, że to musi być dla ciebie, że musisz coś z tego mieć. Nie, poszukaj jakiejś innej ścieżki. Masz buddyzm zen, gdzie możesz się prostego zazenu nauczyć i możesz wyćwiczyć sobie uważność. Jest forma bhakti jogi, kiedy możesz zaangażować się w coś pięknego w swoim życiu, służyć ludziom i też możesz naprawdę duchowo się rozbudować. Jest forma karmy jogi, czy znalezienia własnej pasji, czy celu życia. To też jest forma duchowego rozwoju. Jest non-duality, gdzie możesz poprzez intelektualny wgląd w naturę własnego ja zobaczyć
swoje własne ego od tyłka strony i zrozumieć naturę jaźni. I wszystkie te ścieżki się po prostu ze sobą w pewnym punkcie krzyżują, a Kundalini to jest taka najbardziej energetyczno... energetyczno, jakby to powiedzieć... energetyczno, fizyczno, materialno spajająca wszystkie możliwe ścieżki, ścieżka, którą uważam za jedną z najbardziej holistycznych i dostępnych w tej chwili dla człowieka. Kundalini, model rozwoju Kundalini praktycznie jest bardzo podobny z piramidą Maslowa, ze stopniem rozwoju świadomości Davida Hawkinsa. Myślę, że David Hawkins, budując mapy świadomości, się po prostu na tym wzorował. Tak samo Ken Wilber się na tym wzorował. Spiral Dynamics, tak, ta spirala taka rozwoju również jest bardzo połączona z Kundalini. Słuchajcie, to wszędzie jest dostępne. Ta wiedza jest wśród nas. To jeszcze trochę, a to nie będzie tylko duchowe woo, mistyczne, tylko to będzie po prostu wiedza, której będą się uczyć dzieciaki w szkołach. Bo do tego dojdzie. Dojdzie do takiego momentu, kiedy ludzie będą się tego uczyć na co dzień. Bo współczesna, materialistyczno-naukowa wiedza nie rozwiązuje wszystkich problemów, nie daje nam odpowiedzi na wszystkie nasze pytania i nie sprawia, że jesteśmy szczęśliwymi w 100% ludźmi, bo zawsze jest coś w nas, co prosi o to, abyśmy poznali coś więcej, żebyśmy doświadczyli czegoś więcej, żebyśmy poznali jakichś nowych ludzi, odkryli coś nowego, wiecie, ten taki aspekt twórczy, innowacyjny, pchający nas wszystkich do przodu. Ten aspekt ciekawości, czy nawet tej chęci poszukiwań duchowych, tak? Czy to poszukiwań oświecenia, czy założenia nowego biznesu, założenia nowej rodziny, narysowania pięknego malunku, bo jesteś malarzem i lubisz malować, albo poszukiwaniu celu życia, bo jesteś jeszcze młody i nie wiesz, co chcesz zrobić ze swoim życiem. Jest w nas, w każdym z nas, ta energia, która pcha nas wszystkich do życia. Freud kiedyś ją nazywał libido, ktoś tam jeszcze nazwał ją jeszcze jakoś inaczej. Czasami nazywa się ją prana, czasami chi, czasami tak jak powiedziałem, duch święty, ale to wszystko to jest jedno i to samo. Tylko pytanie, czy jesteś na tyle dojrzały i masz na tyle otwarty umysł, żeby to dostrzec? Tak, to jest to, co ja się nauczyłem z perspektywy czasu. U mnie, jeżeli chodzi o Kundalini, bardzo mocno się rozwinąłem. Żeby opowiedzieć wam o tym, czego doświadczyłem, to musiałbym kolejny film nagrać, więc nie chcę się tutaj rozgadywać. Ale tak, naprawdę, te problemy i dysharmonie po części istnieją, ale one istnieją w cieniu kolektywnym naszego ego. To szczególnie widać przy Kundalini, jak bardzo widać swój własny cień, czyli ten kolektywny aspekt naszego ego. Na przestudiowanie, którego trzeba byłoby też poświęcić sporo czasu. Ja też musiałbym nagrać osobny materiał na ten temat. I jest jeszcze ten aspekt swojego własnego rozwoju, tak? Rozwój materialny, rozwój wewnętrznego dziecka, rozwój pasji, zrozumienia źródła istnienia, pragnienia. To jest drugi czakram, bezpieczeństwo pierwszy, czakram splotu słonecznego, zdolność do osiągania celów, zdolność do osiągania swoich materialistycznych pragnień, to jest ważne w życiu, bez tego po prostu sobie nie poradzisz. Czakram serca, samouzdrawianie, współczucie, miłość, empatia, czakram gardła, samoaktualizacja, osiągnięcie sukcesu w życiu, żebyś nie narzekał, jaki to świat jest zły, tylko żebyś ty sam stworzył ten świat, żeby był lepszy. Czakram trzeciego okra, odpowiadający za mądrość, intuicję i równowagę, no i czakram korony, odpowiadający za oświecenie, o którym niektórzy mówią, inni zaprzeczają, a dla mnie oświecenie istnieje i będzie istniało bez względu na to, co bym mówił. Jest to możliwe, jest to po prostu urzeczywistnienie tego, że jesteś Bogiem i jest tylko jaźń i jest tylko świadomość. I to na takim poziomie, że żyjesz tym na co dzień i jest ci to wszystko obojętne, jest ci z tym okej, bo masz pogodzony ten aspekt pustki wewnętrznej oraz wszystkości zewnętrznej i... No i masz to cały czas przed sobą, no jesteś tym, no i co dalej, no. Można pisać na ten temat książki, pisać wiersze, dawać satsangi, robić warsztaty. No i super, niech ludzie to robią, bo ktoś musi tą wiedzę rozprowadzać dalej. Ale trzeba też samemu po prostu się dowiedzieć, dokształcić, douczyć i nie oczekiwać, że wszystko spadnie na ciebie jak manna z nieba. Ale poleciałem dzisiaj. Mam nadzieję, że nie czujecie się jakoś przeze mnie
zmasakrowani. Dobra, kochane, my się pysie kończę, bo wideo jest średnio długie, ma 15 minut, ale zaraz idę do pracy i troszeczkę mi się spieszy. Ja ten temat jeszcze rozwinę. Jeżeli macie jakieś pytania, wątpliwości, coś tam w waszych głowach zaskoczyło, piszcie komentarze, nie bójcie się. Im więcej komentarzy mi napiszecie, tym lepiej, bo ja będę miał wtedy więcej do poczytania, do odwołania się, inni ludzie z tego skorzystają. No i przy okazji nabijecie mi statystyki, to moje filmy będą bardziej widoczne. Możecie udostępnić ten film również na Facebooku, podzielić się ze znajomym. Jeżeli chcecie wesprzeć projekt Find Yourself, na dole również jest taka możliwość przez różne formy wsparcia, Patronite'a, PayPala. Nie ma tutaj problemu. Zapraszam do korzystania z moich kursów, które stworzyłem. W przyszłości będę jeszcze siedział nad tym i to udoskonalał. Jeżeli ktoś chce wpaść do mnie, chciałbym powiedzieć na kozetkę, ale nie prowadzę sesji psychoterapeutycznych, ale sesje konsultacyjno-coachingowe, to zapraszam. Na dole macie wszystkie informacje, możecie wejść na moją stronę internetową i tam się dowiecie więcej. A jeżeli chcecie napisać wiadomość prywatną, to napiszcie ją na mojego maila projektowego, czyli projektfindyourself@gmail.com. Ten mail od samego początku jest taki sam, nic się nie zmienia, także jeżeli chcecie się ze mną skontaktować, to tam możecie pisać wiadomości. Trzymajcie się ciepło, do zobaczyska następnym razem. Nie zapomnijcie o tych łapkach, fajnych, świętych komentarzach i widzimy się w kolejnym nagraniu. Miłego elo. A no i popatrzcie, tak się z tej ekstazy i podniecenia rozpędziłem, że zapomniałem wam przypomnieć o tym, że w niedzielę, czyli 27 października, widzimy się na Rynku Głównym w Krakowie, zaraz przy pomniku Adasia, czyli Adama Mickiewicza, o godzinie 14. Zapraszam wszystkich chętnych. Obecność nie jest obowiązkowa, ale jeżeli chcecie się spotkać, pogadać w fajnej atmosferze, na pewno będzie więcej osób. Nie wiem, ile tym razem będzie, ale się zapowiada, że może być całkiem sporo. To zapraszam. Potem pójdziemy sobie na spacerek, przejdziemy się po okolicach Krakowa, odwiedzimy może jakieś fajne, ciekawe miejsca, pójdziemy do jakiejś kawiarni na jakąś kawę, ciastko, herbatę, może pójdziemy jeszcze gdzieś indziej, zobaczymy, gdzie nas poniesie. Mamy już mniej więcej rozplanowane, co będziemy robić, ale reszta po prostu zadzieje się spontanicznie, bez przymuszonej kontroli. Tak, ogłoszenia parafialne skończone, no i tyle. No, wygadałem się. Kocham was i wiecie co mam? Mam kakao ze sobą. Mam też... Ale... Za mocno. Źle się zaśrubnąłem. I mam też nowy statyw, naprawdę. Mam super nowy statyw, wczoraj kupiłem. Mam też nową kartę graficzną. I całą masę nowych wiatraków w komputerze. Bo chcę podnieść jakość moich nagrań jeszcze na wyższy poziom i chcę zacząć wrzucać filmy w 4K i potrzebuję po prostu nowego sprzętu. Także tak, doinwestowałem się troszeczkę dzięki waszemu wsparciu, za co jestem wam ogromnie wdzięczny. Tak, jestem wam bardzo wdzięczny. Naprawdę, dziękuję. Wiecie co? Ja myślę, że my to wszystko razem robimy. Nie mogę powiedzieć, że to ja wszystko robię. Byłoby zbyt samolubne. Czym jest samolubność? Nie wiem. Dobra, kocham was. Trzymajcie się ciepło.